Dziś do wojewódzkiego szpitala zespolonego w Lesznie trafiła kolejna partia środków ochrony osobistej. Po raz pierwszy w paczkach znajdowały się przyłbice ochronne, które wykonała leszczyńska firma PWD &I Help. Leszczyński samochód w sumie zamówił ich 300 sztuk, z czego 70 trafiło dziś do szpitala. Oprócz przyłbic leszczyńskiej lecznicy przekazano również 8000 sztuk maseczek ochronnych i 1500 parę rękawiczek jednorazowych.